Swój wizerunek poprawi najstarsza pływalnia w Suwałkach. Władze Ośrodka Sportu i Rekreacji zamierzają zmodernizować basen przy ulicy Wojska Polskiego. Na gruntowny remont przyjdzie jeszcze czas, ale część prac trzeba wykonać już teraz, mówi Waldemar Borysewicz, dyrektor OSIR-u. W opłakanym stanie są przede wszystkim szatnie oraz łazienki. I to one wymagają w pierwszej kolejności renowacji. Chcemy też wymienić oświetlenie na LED-owe oraz odmalować ściany, dodaje Borysewicz. Może będą wyglądały jak kosmetyczne, ale to są bardzo ważne zmiany, bo jeżeli chodzi o nasze łazienki, miejsca prysznicowe, musimy zerwać całość terakoty, położyć izolację i położyć nawierzch nową. Jeżeli chodzi o Nieckę, postaramy się zadbać o estetykę, odmalujemy, część kafelków zostanie doczyszczona czy też wymieniona. No i oczywiście zmienimy oświetlenie. W tej chwili jest nieenergooszczędne. Zmienimy na lampy LED-owe, które zostaną w odpowiedni sposób zawieszone, tak żeby tylko i wyłącznie oświetlać Nieckę. Na bardziej kosztowne prace trzeba będzie poczekać, ale starania o środki zewnętrzne już się zaczęły. Chcielibyśmy przeprowadzić gruntowny remont, m.in. elewacji budynku i zainwestować w technikę basenową, mówi Borysewicz. Pojawił się nowy program w ministerstwie, który daje możliwości modernizacji takich pływalni. No, są to już dużo większe pieniądze, chodzi o kilka milionów, które chcielibyśmy zainwestować w technikę basenową, bo w tej chwili weszło nowe rozporządzenie, które narzuca na nas bardzo rygorystyczne badania, które też są kosztowne, także większość będziemy starali się robić u siebie. Prace modernizacyjne rozpoczną się latem.